Dzisiejszym gościem jest chorąży Aleksander Siergiej. Witam cię, Aleksandrze. Dzień dobry, kłaniam się. Ty służyłeś we wojsku. Powiedz, ile lat służyłeś i czym się tam zajmowałeś? Oj, oj, więc tak, od 3 miesięcy jestem dokładnie, zaczął mi się trzeci miesiąc, gdzie jestem już poza mundurem. Służyłem dokładnie 25 lat i 5 miesięcy. Byłem między innymi instruktorem na Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych, potem dowódcą plutonu. W późniejszym czasie instruktorem i starszym instruktorem w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, a teraz ostatnie 1,5 roku mojej służby spędziłem w batalionie radiotechnicznym w Chojnicach. Aleksander, słyszałam, że jest pana odejść z wojska. Możesz powiedzieć dlaczego? Czy to brak perspektyw, awansu? O, i tak naprawdę to tutaj jest wszystko związane, bo to jest i brak awansów, brak perspektyw, naciski ze względu na szczepienia, obecny system pracy, ale też i finansowy, więc tak naprawdę to jest temat rzeka. Zgadza się, ta fala odejść pobiła wszelkie rekordy w tym roku, nawet w tym miesiącu, przepraszam, od zeszłego miesiąca, od 1 października do dnia dzisiejszego to już jest 17 tysięcy tylko. W tym miesiącu 17 tysięcy odejść. Wcześniej też było prawdopodobnie gdzieś jakieś 15 tysięcy. No, pobiliśmy wszelkie rekordy, bo tu trzeba zauważyć, że wcześniej rok w rok to jest od 4 do 7 tysięcy odejść, prawda? W wojsku, mówimy tylko o wojsku. No i podobnie jest zresztą w innych służbach mundurowych. A czy to prawda, że pisowcy rozsyłają ankiety, dlaczego żołnierze odchodzą z wojska? Tak, tylko że te ankiety, które są, w ogóle nie przedstawiają tego, co my moglibyśmy tam zaznaczyć. Na pewno w każdym razie nie ma opcji. Takie zresztą ankiety były też u poprzedników, to trzeba też o tym wspomnieć, tylko sytuacja troszeczkę była inna. Ale tutaj jest, te ankiety są tak jakby ukierunkowane na to, czy jest to związane z warunkami, z finansami. I tak dalej, i tak dalej, a po prostu nie możemy się tam w tych ankietach w pełni wypowiedzieć. A czy to prawda, że żołnierze są dyskryminowani, jak nie przyjmą dawki? No tak powstało właśnie to stowarzyszenie, którego jestem członkiem, Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń. Dlatego się tak zawiązaliśmy, nie tylko z żołnierzy, bo muszę wspomnieć, że nasze stowarzyszenie zrzesza wszystkie służby mundurowe w Polsce, czyli jest to wojsko, jest to straż pożarna, policja, straż graniczna, wszyscy, dosłownie wszyscy, nawet Straż Ochrony Kolei. I myśmy się zawiązali po prostu, bo doświadczyliśmy równocześnie nacisków. Krótko mówiąc, tak żeby się nie rozwodzić o tym, bo mówię tak naprawdę o tym od 2 lat, w różnych miejscach, przed różnymi komisjami, w tym między innymi Poselską Komisją Śledczą w Norymberga 2.0 w Sejmie, o tym mówiłem bodajże w lutym, potem przed Komisją Śledczą Ordo Medicus o tych naciskach. Powstaliśmy, bo pan prezydent i pan, załóżmy, premier, czy też minister obrony narodowej przedstawili to społeczeństwu, dając nas na przykład, że my to robimy dobrowolnie i nie ma to w ogóle, jeżeli ktoś odmawia, to nie ma to żadnego związku na służbę, na dalszą naszą karierę. A, A bo to to jest nieprawda. Są te dlatego naciski, są. Aleksander tak jest, że to niby nie jest przymusowe, żeby oni w razie czego nie odpowiadali. Dokładnie, tak, że jest to indywidualna sprawa dowódców jednostek wojskowych i tego się trzymają. Czyli krótko rzecz mówiąc, cały ten nacisk został zrzucony na barki dowódców jednostek wojskowych, a my, powiedzmy, no, rządzący umywają od tego ręce. I niestety wielu dowódców nie zdaje sobie sprawy, że popełniają przestępstwo, co my im staramy się udowodnić jako stowarzyszenie. I mogą kiedyś za to odpowiedzieć. Mogą za to odpowiedzieć i nie zdają sobie z tego sprawy. Ta sytuacja oczywiście się zmienia, z tym, że niestety w wielu jednostkach, tak jak wiesz, no jest tak śmiesznie, ja zawsze o tym mówię, że w piątek nam powiedzieli, że w poniedziałek już nie ma COVID-a, już nie zarażamy swoich kolegów i koleżanek w miejscach pracy. Tak, jeśli chodzi o służby mundurowe, a szczególnie wojsko, to nadal ma miejsce. Cały czas do tej pory dostajemy mnóstwo zgłoszeń, niestety. A czy są w ogóle przymusowe szkolenia poborowych?
Przymusowych nie ma. Nie ma w tej chwili, żeby ktoś kogoś zmuszał do jakiegokolwiek, no, żeby na siłę ciągnął do wojska, żeby przeprowadzić szkolenie. Coś takiego nie ma jeszcze miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie miał. Powiedz w ogóle, jak wyglądała służba w armii podczas pandemii? Mnóstwo, to jest właśnie to, o czym jako stowarzyszenie informowaliśmy, że to będzie, bo jak się zawiązaliśmy, weszliśmy po prostu z innymi armiami w kontakt, z Niemcami, z Austriakami, z Francuzami, weszliśmy w kontakty, jak to wygląda u nich i to samo jest u nas. Czyli ten cały absurd przeszedł też do armii, czyli musieliśmy nosić na początku, też w zależności od jakiej jednostek wojskowych, ale ogólnie noszenie masek, nabieranie odległości, hale sportowe pozamykane, zajęcia z jakimiś ograniczeniami. Ojej, tu by można tego było mówić mnóstwo. Śmieszne jest to, że razem nieraz z kolegami jeździliśmy w jednym samochodzie do pracy, bo żołnierze dojeżdżają nieraz po 50-60 kilometrów do pracy. Potem wchodząc przez bramy musieliśmy zakładać maski, siedzieć w tych kancelariach po 1,5-2 metry od siebie, a przy wyjściu z pracy, mijając bramy, ściągnęliśmy te maski, wsiadaliśmy z powrotem tego samochodu. I Nikt się nie tego na absurd nie zarażaliście. wziął. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No niestety, znaczy dobrze się nie zdarzyliśmy, ale niestety to po prostu te absurdy miały miejsce. O samych absurdach moglibyśmy tutaj godzinę rozmawiać. Zresztą te absurdy, mówię, przekazywałem już nie raz o tym wszystkim, o tym, jak były łamane tak naprawdę prawa, jak bezsensownie próbowano nas się naciskać, żebyśmy poddawali się tej całej narracji. No po prostu staraliśmy się robić wszystko, żeby bronić interes, jak to się mówi, dobre imię funkcjonariuszy i w ogóle innych służb mundurowych, wszystkich służb mundurowych, z różnym skutkiem. No wszystko w zależności było, dane absurdy i te naciski były uzależnione tak naprawdę od danego dowódcy jednostki wojskowej, nadal od takich ludzi zależy, czy są też świadomi, czy nie, prawda? A powiedz, czy według ciebie każdy powinien dostać mundur? Nie, mundur moim zdaniem nie jest dla każdego. Ja uważam, że nosić mundur to jest coś wyjątkowego. Nie jest to praca dla każdego. Dlatego zawsze byłem za tym, żeby były te komisje wojskowe, żeby był psycholog, żeby był sprawdzony ten człowiek, jego kondycja fizyczna, jego umiejętności i tak dalej, żeby przeszedł to sito takich eliminacji. Nie wszyscy się niestety nadają. No, przede wszystkim psycholog tutaj jest ważna sprawa, więc no, dużo ludzi bardzo w poprzednich latach bardzo chciało, ale niestety odpadało gdzieś, prawda, w tym sicie i to sito ich po prostu no, nie przepuszczało i to było naprawdę istotne i to było ważne moim zdaniem, no i słuszne. No niemniej jednak teraz troszeczkę wygląda to inaczej, czym jesteśmy jako stowarzyszenie bardzo rozczarowani. A powiedz, co myślisz o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej? No cóż, no tutaj to jest też bardzo kontrowersyjny temat ze względu na to, że oczywiście rozumieliśmy zagrożenie, że nie chce się wpuścić, że tak powiem, do osób niesprawdzonych przez naszą granicę, kiedy tam załóżmy, no już się zadziała ta cała sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i też wspieraliśmy to, zresztą cały naród wspierał, że tam żołnierze zostali wysłani, nie tylko żołnierze, ale i inne, czy policja, czy Straż Graniczna normalna, to zawsze byli. Więc tak, czy wojska WOT-u nawet. No niemniej jednak no, to był taki policzek dla nas, żołnierzy, dla ludzi, którzy tam stoją tak naprawdę do teraz, bo konflikt na Ukrainie pokazał tylko to, że nagle tych wszystkich ludzi, którzy nie mogli przejść tam, przeszli przez granicę ukraińską bez jakichkolwiek sprawdzeń. Więc szczerze mówiąc, no ważna jest sprawa, żeby bronić swoje państwo, bronić jakoś tych granic, tej naszej integralności, ale z drugiej strony przepuszczać tych samych ludzi granicą innego państwa, no to już jest skandal i no tutaj dużo żołnierzy niestety, ale niepotrzebnie traciło czas, moim zdaniem. No bo też politycy niektórzy mówili, że żołnierze kopali tych imigrantów. No, znaczy kopali, nie kopali, tych filmików jest mnóstwo, niemniej jednak żadne ani z jednej, ani z drugiej strony nie było widać, żeby ktoś kogoś kopał, prawda? Prowokacji też było, żołnierze mówili o prowokacjach właśnie z tej drugiej strony, o rzucaniu się, ile z kolei z drugiej strony można znaleźć właśnie te filmy, gdzie nasi żołnierze kręcili filmy
jak żołnierze białoruscy wrzucali tych uchodźców na druty kolczaste albo próbowali przerzucać dzieci, więc no, ja nie widziałem, żeby żołnierz polski dopuścił się czegoś. Natomiast pełno jest filmów, które pokazują, co się działo z drugiej strony. No bo nawet europosłanka Ochońska mówiła, że polscy żołnierze kopali imigrantów. No, to jest wszystko takie mówienie, nie wiem. No, to jest taka walka ja myślę, na gdzieś tam już poziomie, wiadomo, rządząca opozycja i tak dalej, i tak dalej. No, ja w każdym razie tego nie widziałem i nigdzie nie udało się nikomu tego ani udowodnić. No i też wątpię, żeby jakikolwiek żołnierz gdzieś tam bił kogoś albo coś. No, jest to dla mnie niewyobrażalne, tak naprawdę. No to się jej pytali, czy ona jest niepełnosprawna umysłowo czy fizycznie. No właśnie, no bo nie wyobrażam sobie tego. Zresztą skąd mogła mieć te informacje, jeśli miała, no to mogła przekazać. Jeżeli ktoś z żołnierzy dopuściłby się takiego czegoś, takiego czynu, ja uważam, że powinien być surowo ukarany i na pewno wydalony z munduru, bo to nie jest zachowanie godne żołnierza, prawda? Więc no cóż, mogła powiedzieć, tacy ludzie powinni być surowo ukarani, no ale. Wątpię. Naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, żeby ludzie kopali gdzieś żołnierza albo coś takiego. To jest po prostu. To by było szokujące dla mnie w każdym razie. A co myślisz o tym płocie na polsko-białoruskiej granicy? No cóż, no tam też było wiele kontrowersji. Przede wszystkim, no okej, powstał on w słusznym celu. Wiele ludzi, nawet organizacji pozarządowych, to wspierało. No niemniej jednak został on wykonany niestety, ale kiepsko. Też Pokazują słyszałam. te podkopy, nie podkopy, wszystko dziurawe miejsca. Zresztą często i gęsto mówiliśmy, jak rząd się chwalił budowaniem tego płotu, jak wyglądały konferencje prasowe, że układali płot, przepraszam, tak dla sztuki. Premier czy jakiś inny minister wyjeżdżał. A płot został po prostu obalany, bo stał na sztukę, żeby pokazać, jak długo, jak daleko był postawiony. Niby ta, no teraz, że to się, jak to się mówi, budowa tego płotu została ukończona, no ale no, wystarczy, to nie jest żaden, załóżmy, to nie jest żadna tajemnica, wystarczy sobie wpisać na YouTubie płot na granicy i widzieć, jak on jest niesolidnie, powiedzmy, albo kiepsko podstawiony, że wystarczy się trochę wkopać w ziemię i w ciągu 30 minut można przejść na drugą stronę. No to jest skandal przecież. Miałam Też okazję nie. rozmawiać z ludźmi, ci co tam mieszkają, że ten płot jest Tak. bardzo niestarannie wykonany. Dokładnie tak, dokładnie tak. To miało podwykonawca, miał innych podwykonawców, tamci podwykonawcy jeszcze kogoś innego i to tak wiadomo, pracowali niby dzień i noc, a tak naprawdę o 15 to się zawijali i tych odcinków budowanych już momentami nawet nikt nie ochraniał. No to jest skandal dosłownie, to nie tak to powinno wyglądać. Żołnierze monitowali w swoich jednostkach o tych wszystkich niedociągnięciach, było o tym mówione. Niemniej jednak ludzie, ci, którzy mówili, co się tam dzieje, w jaki sposób to się odbywa, niestety byli często i gęsto karani, uciszani w jakieś dziwne sposoby i tak dalej, prawda? My na łamach Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń, naszego stowarzyszenia, mówiliśmy o tym, co się tam dzieje. No bo uważamy, że powinniśmy mówić o tym wszystkim, co godzi w dobre imię żołnierza i w ogóle, no bo jedno się mówi w telewizji, przedstawia to wszystko w superlatywach, a to nie do końca jest tak z perspektywy żołnierza. Przykro o takich rzeczach mówić. Ja chciałbym tutaj mówić, a piękna i wspaniała jest armia, bo spędziłem tam ponad 25 lat. No, trzeci miesiąc jestem bez munduru. Chciałbym naprawdę o tym mówić, ja serce boli, no ale niemniej jednak no, nasze stowarzyszenie powstało od tego, żeby przedstawiać problemy żołnierzy, naciski, jakie są na nich nakładane. No i tak właśnie wygląda nasza dzisiejsza rozmowa, prawda? Aż żal o tym mówić. Bo TVN bardzo tam przedstawiało tych naszych żołnierzy, że tak kopią na polsko-białoruskiej granicy tych No tak, imigrantów. TVN, dokładnie. No sama wiesz, jak to jest, prawda? TVN i Polsat jedno, a ta sama sytuacja, jedynka, dwójka i TVP Info w drugą stronę. A jeszcze trzeci punkt widzenia był u samych żołnierzy, więc
No cóż, no. Tak to właśnie było. Spójrzmy na to, co się działo na granicy ukraińskiej. Nagle otwarto go odłów. W piątek nam powiedzieli, że w poniedziałek nie zarażamy, że koniec COVID-a, a nagle otworzono granicę i wpuszczono na dzień dobry 2 miliony ludzi. No to jest przecież skandal. Kto o tym poinformował? Kto zaczął dzwonić do jednostek wojskowych? No my, bo nikt, bo żołnierze, sami pogranicznicy, policjanci do nas zadzwonili, co się dzieje. Sam osobiście dzwoniłem po niektórych mediach wolnościowych, które tam pojechały i pokazywały, kogo wpuścili, jak to wygląda. Rozmowy z uchodźcami, z ratownikami medycznymi, co innego pokazywały w tym samym momencie media wolnościowe, a co innego pokazywała jedynka, dwójka, czyli same matki, same dzieci. To nic, że te matki i dzieci w różnych tam się momentach powtarzały, chociaż w innym kontekście, te same twarze były nagle innymi osobami. Ale to, że na przykład kogo wpuściliśmy bez jakiejkolwiek granicy i co się działo w mieście przygranicznym, to nikt tego nie pokazywał. Wszystko było pokazywane w mediach wolnościowych, przepraszam, w mediach, że tak powiem, głównego nurtu, a media wolnościowe były ucieszane, były materiały kasowane i tak dalej, i tak dalej. Nijak to się ma, po prostu jesteśmy ukłamowani albo z lewej, albo z prawej. A powiedz, jak z tą wojną na Ukrainie wygląda tak naprawdę? Oj, to jest temat rzeka, bo tutaj to jest tak samo, można powiedzieć, że co człowiek, tyle dezinformacji. Każdy ma swoją teorię i tak dalej. O tym, że mówiliśmy, że wybuchnie ten konflikt na Ukrainie, to mówiliśmy już ze 2 tygodnie przed samym zaczęciem się tego konfliktu. Nikt nam wtedy nie wierzył i mówił, że powinniśmy puknąć się w głowę. Niemniej jednak się stało. No cóż. Najbardziej nas boli, żołnierzy tych, przecież my jesteśmy osobami świadomymi. Ten konflikt tak naprawdę trwał tam od 2014 roku, prawda? Tam jest wojna od 2014 roku do 2020, cały czas była. Tam się cały czas tłukli, ci ludzie cały czas cierpieli. No i teraz się pokazuje, jak się pokazuje. No cóż, dużo do zastanowienia dają wyjazdy ukraińskich uchodźców na święta do domu, albo kolejki, które są do tej pory, że sprowadzają samochody. Coś tu nie gra. Nie chciałbym tego komentować, bo nasze stowarzyszenie nie może być o charakterze politycznym ani religijnym, dlatego ciężko mi się wypowiadać na tematy takie stricte, powiedzmy, jakieś tam wojskowe i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o ten konflikt, nie chciałbym się tego za bardzo coś tutaj rozkulać, żeby to miało, bo to może mieć wpływ na ludzi, którzy są w służbie, bo w 95% ludzie ze stowarzyszenia są nadal w służbie, noszą różne mundury. Dlatego, no, ale coś tu nie gra. Każdy człowiek myślący, wystarczy, że spojrzy gdzieś tam do źródeł, na źródła jakieś alternatywne, i wystarczy, że pomyśli i widzi, że coś tu jest nie halo. Więc dla mnie to jest jedna wielka dezinformacja. Jak jest naprawdę, myślę, że przekonamy się niedługo, czyli pewnie jak się interes skończy dla niektórych nacji. Bo Tak to wygląda. w ogóle to jest wszystko dziwne. Najpierw pandemia, później szczepionki, później imigranci na polsko-białoruskiej granicy, uchodźcy, teraz inflacja, Tak, a teraz ale za chwilę bomba jakaś atomowa. Dokładnie. Zwróć uwagę, co jest bardzo ciekawe, a przed tym wszystkim, co wymieniłaś, czym żyliśmy? No, atakami terrorystycznymi. Nie ma już ataków terrorystycznych. Nie ma nigdzie. Nagle znikły. Więc to jest cały czas ta psychoza, to jest cały czas ta, że tak powiem, fala strachu, że mamy się zawsze jako ludzie, i to bez względu na jakie państwo, mamy się czegoś bać. Tu nam wymyślili śmiesznego wirusa, przez 2 lata zniszczyli tylu ludzi, tyle karier w ogóle, jeśli chodzi o służby mundurowe, bo w tym ja najbardziej siedzę, prawda? Teraz się to okazuje, sama przedstawicielka Pfizera mówi, że to nigdy nie zostało sprawdzane, czy ta transmisja wirusa dalej jest, czy jej nie ma. Okazuje się, że to wszystko było jedno wielkie przekupstwo, jedno wielkie kłamstwo. No i widzisz, a tutaj dalej jest fala strachu i te zmuszenia w służbach mundurowych dalej mają miejsce. Zresztą nie tylko u nas, ale też w szpitalach i tak dalej, prawda? No to jest komedia, no. Wystarczy na to spojrzeć. To jest cały czas ten sam system. I tak jak wspomniałaś, powiem ci, jeśli chodzi o jodyd potasu, jest wydawany wszędzie, to powiem tobie, że my o tym, co się dzieje teraz, to ja sam osobiście mówiłem na jednym z niektórych z live dokładnie w listopadzie
zeszłego roku, czyli rok temu, mówiłem o zakupie znaków z kamieniem promieniotwórczym, mówiłem z jakiego terenu będą chcieli straszyć i wysiedlać ludzi, co teraz już powoli dostają tam do informacji. Mówiliśmy, że będą wydawać tabletki, mówiliśmy, że może być ostrzeliwanie elektrowni. No, czy ja wyglądam na wróżkę? No, minął rok. Rok temu o tym mówiliśmy jako stowarzyszenie. To wszystko się teraz dzieje, a ludzie nadal nie chcą słuchać, nie kojarzą nam tych faktów. A my już mówiliśmy o tym, co się będzie działo na rok naprzód. To też pukali się w głowy, a teraz nagle Wiem, ludzie wiele się razy zastanawiają. powiedzieli, że mam z głową, jak coś powiedziałam, No to prawdę. witaj w klubie, to jest nas dwoje. Jodek potasu, no cóż, no daliśmy do analizy. Nie wiem, czy tam śledzisz te nasze live'y i inne takie rzeczy. No ja sam osobiście zdziałam to zresztą prężnie na tym TikToku. Pokazuję tabletki. Zresztą dzisiaj dostałem, żeby tak nie pokazać, kto mi przysłał, ale proszę bardzo. Dzisiaj dostałem kolejne tabletki do sprawdzenia. Proszę bardzo, tutaj. Jodek potasu. Jest to cała paczka, która do nas bodajże przypłynęła ze Słowacji. No mam tu informację. Aleksander, ale ja też słyszałam, że to są Tak, zwykłe więc. śmieci do utylizacji. Dokładnie, no cóż, no rtęć, ołów i inne takie rzeczy, które też były jakieś kryształki, które ja nie umiem tego nazwać, nie pamiętam, no nie jestem, że tak, jestem tylko skromnym byłym żołnierzem już teraz, tylko chorążym, ale no tam jest podane dokładne, prawda? Teraz czekamy na następne analizy. No ja bodajże ile? Tydzień temu wysłałem tabletki do laboratorium w Hamburgu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co tam będzie. Ja chciałbym w końcu, żeby w końcu nie wyszedł taki syf jak w tych poprzednich. A wiesz, co No ja i o się od filmie formułę prawnika na to wiedzą. dowiedziałam? Że jeśli coś Proszę. komuś będzie po jodku potasu, to burmistrz jak wyda, to odpowiada. Nauczyciel jak wyda, to prawnie odpowiada za to. Ale burmistrzowie czy tam zrzucają, to jest znowu ten sam mechanizm, zrzucają odpowiedzialność na panie przedszkolanki, No i na właśnie. tak, i teraz jeszcze każą to rozwozić straży pożarnej. No to jest skandal, bo No nie to wiem, czy straż wiesz. też będzie odpowiadać, jak jeśli coś się komuś po tym jodku, bo ja z prawnikiem miałam okazję rozmawiać, W jeśli się zależności, coś kto będzie stanie po tym pytał. jodku potasu. Tak, do mnie dzwoniła właśnie jedna pani tam z okolic Podkarpacia, pani przedszkolanka, bo jak zresztą wiesz, wspomniałaś mi tam, jak zaczęliśmy rozmawiać, umawialiśmy się na ten wywiad tutaj, że tak powiem. Też zacząłem działalność dziennikarską, prawda? Ale to jest pokłosie tego, żeby móc więcej i tak dalej. Po prostu jako stowarzyszenie nie możemy wszystkiego, że tak powiem, przeskoczyć. I legitymacja dziennikarska sprawia, że niektóre drzwi po prostu otwieram te, których nie mogłem jako członek stowarzyszenia. No i właśnie ze względu na to swoją działalność dziennikarską zadzwoniła do mnie jedna pani przedszkolanka, że właśnie ma takie pudełko, którego nie może otworzyć i zadaje właśnie pytania. I słuszne pytania zadawała, bo ona sobie zdaje sprawę, że jeżeli to wyda, będzie jakiś NOP, to ona będzie za to odpowiedzialna. Przecież tam są nieraz dawki dla dzieci, gdzie trzeba dzielić na 1/4, na przykład, że 1/4 powinna być wydzielona. Gdzie ona ma to robić? Dlaczego ona ma to robić? W jakich warunkach ma to robić? Jakim cudem ten lek u nas na receptę, tylko i wyłącznie na receptę, znalazł się poza aptekami, czy ona czasami nie łamie prawa farmaceutycznego i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo. Więc no ja jej doradziłem. Oczywiście nie jestem jakimś tam, no wiadomo, no nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale wiedziałem już, po prostu już jest tyle kontaktów, że wiem, do kogo skierować. No i już wiem, że ta właśnie, że nawet ci, powiedzmy, dyrektorzy tych przedszkół już się między sobą kontaktują, co z tym zrobić, jak to robić i tak dalej, i tak dalej. No sam z chęcią teraz mam ochotę do niej zadzwonić, wręcz się zapytać, na czym to wszystko stanęło. No ludzie są świadomi. Przede wszystkim ja się bardzo cieszę, Ale że nie dyrektor wszyscy, bo do przedszkół, dzisiaj no się niestety nie nie wszyscy. pukają po głowie, że mam z głową, Właśnie, że bo takie rzeczy opowiadam. no, ale no słuchaj, ty mówisz, już się przestają pukać w głowę, chociaż zawsze będą jacyś, którzy będą uważali, że mówimy głupoty. Ja mówię o tym od 2 lat.
Ludzie patrzyli na mnie jak na wariata, jak im mówiłem, że będziemy nosić maski, że będziemy zmuszani, że nie będziemy mieli awansów, nie będziemy mieli kursów, że będzie to miało wpływ. To mówili, weź się puknij, człowieku, to jest nierealne. Już się nikt nie puka w głowę. Ja wiesz co, myślę, że nieobudzonych, tych nieświadomych już nie uświadomimy, że oni po prostu muszą się teraz przekonać na własnej skórze, czyli po prostu muszą sami doznać jakiejś krzywdy, utraty czegoś, albo ktoś z najbliższych członków rodziny czy przyjaciół. Nie wiem. W każdym razie może to smutne, że tak powiem, ale mi już szkoda prądu na tych ludzi sprzeczać się. Naprawdę już z nimi nie rozmawiam. Nie ma sensu. Po prostu to musi się samo w ich życiu coś wydarzyć, po prostu, żeby zrozumieli. I już. Powiedz, Aleksander, jak myślisz, Putin rzuci tę bombę na Polskę, zaatakuje? To znaczy, ja według takich informacji, znowu ktoś powie, że się pukam w głowę, ale według naszych informacji będzie, że wybuch jakiejś brudnej bomby u nas w Polsce albo jakiejś innej prowokacji. Szczerze mówiąc, patrzeć na taką całą sytuację geopolityczną, to nawet nie jest w jego interesie, co by Putin z tego miał, tak szczerze mówiąc, prawda? No ale cóż, o prowokacjach też mówiliśmy też były brane pod uwagę, mówiliśmy o konkretnych rzeczach rok temu właśnie. Ja uważam, że żadnej tutaj nic tam nie zrzucą. Jeśli będzie coś, no to będzie to fałszywa flaga po prostu, żebyśmy się, jak to mówi, złapali za gęby albo po prostu, żebyśmy mówili, jako to jest tak samo jak z tą putinflacją. Nie wiem, co on ma z tym wspólnego. Mam przyjaciół To nie Putin, inflacja, to w o co inne chodzi. wystarczy wyjechać na Białoruś i do Rosji i zobaczyć, ile tam kosztuje paliwo, a ile kosztuje u nas i jak to wygląda. Więc to wszystko, co się wydarzy, no to śmiem trawy. Zresztą to wszystko, co do roku, no, rok temu mówiliśmy, że się wszystko sprawdza. Więc myślę, że jeśli coś się wydarzy, to będzie to kolejna fałszywa flaga i już chyba taka kropka nad i, żeby całkowicie, no, żeby naród zidiociał po prostu i rzucił się na tych Rosjan, albo znienawidził, albo coś. Także no, tutaj polecam wszystkim zdrowe myślenie. Przede wszystkim wyłączyć telewizor i włączyć swoje własne myślenie. To zniknie wojna, zniknie pandemia, wszystko z dnia na dzień. To jest szok. Jak myślisz, czy wojska naszych na misję pokojową wyślą na Ukrainę? Oj, no tutaj to już jest niebezpieczna sprawa, bo szczerze mówiąc, no, my przysięgaliśmy bronić granic naszych tutaj, tak, bronić naszego państwa. W momencie, gdyby taka misja pokojowa była, musiałaby być na zasadzie takiej samej, jak jeździliśmy do Iraku, Afganistanu czy w inne rejony świata, czyli po prostu musieliśmy na to, powiedzmy, wyrazić zgodę. Mam nadzieję, no to znaczy ja mam takie wrażenie, że nasi rządzący robią wszystko, żeby wciągnąć nas w konflikt zbrojny. Mam nadzieję, że nie wyślą tam żołnierzy, bo moim skromnym zdaniem z perspektywy żołnierza w końcu będzie to jawne przystąpienie do wojny. Nie możemy wysyłać żołnierzy tam, gdzie jakieś państwo prowadzi konflikt zbrojny z drugim państwem. Już wysyłając sprzęt na tamtą właśnie drugą stronę, my już w pewien sposób angażujemy się po jednej ze stron, prawda? Mam nadzieję, że tego nie zrobią, aczkolwiek zidiocenie, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, jest tak wielkie, że mnie już to chyba nic tutaj nie zdziwi. A czy to dlatego, że oni się tak zachowują? Bo mówią, że większość rządu to ma wschodnie korzenie. No, To nie są to korzenie. Polacy. No, tak się mówi. Zresztą wiele jest tych list i wiadomo, jakie pochodzenie praktycznie 90% Do tutaj Kaczyński jest też mówią. przypisywane, prawda? Tak. No, jak patrzę, szczerze mówiąc, wierzyć się w to wszystko nie chce, ale jak patrzę na ruchy i decyzje, no to wszystko za tym przemawia. No, to jest No Kaczyński skandal. mówili, że Sara pochodzenie gdzieś. Tak, a tego nie słyszałem akurat, tego nie słyszałem, żeby miał akurat w tamtą stronę. To akurat nie, bardziej słyszałem właśnie, że tam coś z kierunku izraelskiego, inne takie rzeczy. Prawda? No tak. No cóż, no zachowują się jakby naprawdę nie byli Polakami, bo coś to wszystko, co tutaj ja patrzę,
na co ja po prostu zwracam uwagę, to 99% obecnych decyzji z ostatniego roku to raczej nie jest w interesie Polski. A co byś chciał na koniec dodać? Ojej, na koniec, no to ja mam, moja kariera wojskowa, że tak powiem, no troszeczkę za szybko, moim zdaniem, się skończyła, ale no podjąłem, myślę, słuszną decyzję. Niemniej jednak chciałbym się zwrócić do tych mundurowych wszystkich, którzy może i ciebie tutaj będą oglądać, pewnie oglądają, żebyśmy byli osobami świadomymi, żebyśmy wiedzieli, że służymy Polsce, Polakom, że płacą nam nasi sąsiedzi, ogólnie mówiąc społeczeństwo, a nie krawaciarze z Warszawy, że jeśli te naciski idą, są coraz większe i żąda się od nas coraz więcej, zmusza się nas, żebyśmy chyba całkiem zidiocieli w tych mundurach. Więc ja chciałbym się zwrócić do wszystkich mundurowych, żebyśmy, kochani, myślmy, bądźmy osobami świadomymi przede wszystkim, żebyśmy mieli w serduchu dobro Polski, Polaków, własnych rodzin. I tyle, i tyle. Tak myślę, że świadomość mundurowych, myślę, że będzie kluczowa w przyszłości, w tym, co się wszystkim będzie działo. Świadoma armia to równa się świadome i bezpieczne społeczeństwo. Tak uważam. Jedno powiem i wiem na pewno, i jedno chciałbym powiedzieć, że bez nas, bez mundurowych, nie zrobi się nic. Nie zmusi się żadnego człowieka do noszenia maski, do płacenia mandatów, nie zrujnuje się żadnych pracodawców. Dlatego my powstaliśmy, właśnie Stowarzyszenie Broni Munduru dla Przyszłych Pokoleń, i naszą misją jest po prostu uświadamianie mundurowych, żebyśmy ciągle nosili Polskę w sercu, żebyśmy zawsze pamiętali, dla kogo jesteśmy i komu służymy. Dla Polaków po prostu. Że służycie Polakom, a nie rządowi. Nie systemowi. A jak na koniec jeszcze bym chciała się zapytać, jak myślisz, co się pod tym kryje wszystkim? Pod tą całą sytuacją? Tak. Wiesz co, kiedyś się śmiałem z takiego pojęcia rząd światowy, że ktoś tam ciągnie za sznurki, ale naprawdę tu wszystko prowadzi do jednego celu. I to nie wiem, jak to się stało, że te wszystkie rządy jak na komendę zidiociały i wykonują takie polecenia i tak naprawdę dokonują, można powiedzieć, Holokaustu na własnych narodach. Ktoś po prostu stwierdził, bo to, co się dzieje, tak naprawdę to dzieje się co 100 lat. Co 100 lat mamy to, co mamy, tak? Tylko może w różnych skalach, ale myślę, że ktoś po prostu stwierdził, że już jesteśmy takie barany żyją w tych państwach, że już jest czas, żeby sobie wszystkich podporządkować i zarządzać całym światem zza jednego biurka. Globaliści? No dokładnie. No i nagle, zresztą co tu dużo patrzeć, wystarczy zobaczyć, że te wszystkie, powiedzmy, że tak powiem, no, korporacje czy tam firmy, no, chodzi mi o WHO i tak dalej, że one tak naprawdę powinny nasze bronić nasze zdrowie, martwić się o nas, a są tak naprawdę formą jakiegoś nacisku, no, żeby WHO miało mieć władzę nad tym, co się dzieje w danym państwie, no to coś jest nie halo, prawda? Bo to wystarczy po prostu myśleć. Stwierdzili po prostu, że no, czy globaliści chcą po prostu przejąć władzę, chcą mieć kluczowe zdanie. My po prostu mamy być poddanymi, ogłupiałymi ludźmi. Kluczem do tego jest likwidacja oczywiście gotóweczki i inne takie rzeczy, żeby nie było szarej strefy. I no cóż, ma być gotówka cyfrowa. To jest prosty sposób, żeby wszystkich trzymać za gębę. No w tym kierunku to idzie po prostu. No nie bójmy się już mówić, no, o tym wszystkim. Już powinniśmy o tym wszystkim mówić. No, bądźmy ludźmi świadomymi. I to właśnie między innymi chcemy, żeby się rozprzestrzeniało w służbach mundurowych, że nie możemy stanąć naprzeciwko społeczeństwa, bo pierw pomożemy wykończyć społeczeństwo, a potem wykończą nas tak naprawdę. No i tu jest nasza robota, robota stowarzyszenia. Płacimy za to wysokie ceny.
zwalnia się nas ze służby, żołnierzy, policjantów w ogóle, no, różnych. Zastrasza się nasze rodziny w wielu przypadkach. Czasami członkowie naszych rodzin tracą pracę, nie mamy awansów, nie mamy nagród. Jesteśmy nikim bez względu na dokonania i ilość służby. Tak jest często i gęsto. Więc, no ale to nic, to nic. To nie znaczy, że trzeba schylić głowę i się bać. I po prostu namawiamy te służby mundurowe, podnieście panowie głowę, bo bez nas nasi rządzący są tacy malutcy. Nie zrobią bez nas nic po prostu. Trzeba będzie się z nami liczyć. Jak zrobią tak wszystkie służby mundurowe w tych wszystkich krajach, no to po prostu, no to jest pozamiatane. No to my ich chwycimy. Aleksander, dziękuję Ci, że chciałeś Niech wystąpić mi na się. moim kanale i pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję ślicznie za rozmowę.